19 sierpnia odbył się wernisaż wystawy Auguste Rodin, rzeźba i grafika w Sopockim Domu Aukcyjnym. Twórczość tego wybitnego rzeźbiarza można oglądać oraz nabyć do 10 września. Auguste Rodin jest uznawany za ojca współczesnej rzeźby. W tej chwili możemy gościć jego rzeźby właśnie w Sopocie. Dostępne są wielkie dzieła tego artysty na czele z myślicielem. Rzeźbą, która nie tylko budzi wielki podziw wśród koneserów sztuki, ale stała się też elementem popkultury. W Sopockiej Galerii możemy oglądać 9 rzeźb Augusta Rodena, między innymi Myśliciela, Wieczną Wiosnę, Wiecznego Idola, Ewę. To są wszystkie rzeźby, które projektował do Wrót Piekieł. Inspirację oczywiście czerpał z Boskiej Komedii. Dynamizm i zróżnicowana faktura wyróżnia tego artystę na tle innych twórców. Zostawił on po sobie jednak nie tylko rzeźby. Serdecznie zapraszam do oglądania naszej wystawy. Oprócz rzeźb są również grafiki, jest 30 grafik stworzonych według jego rysunków. Jest to wyjątkowa okazja, żeby zapoznać się z jego twórczością właśnie w Sopocie i poczuć się jak w Paryżu. Polecamy również zobaczyć Sopocki Dom Aukcyjny, aukcja designu oraz Sopocki Dom Aukcyjny, tydzień sztuki. Polub nas na Facebooku. Oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.